Naukowcy od lat poszukują w kosmosie planet, które przypominałyby naszą Ziemię. Kilka lat temu odnaleziono wyjątkowy typ planet, tak zwane megaziemie, które rozszerzają naszą wiedzę na temat możliwego występowania życia w kosmosie. Najciekawsze obce planety to takie, których charakterystyka przypominałaby naszą Ziemię. Do tej pory naukowcy odkryli ponad 4000 planet, które zostały pogrupowane m.in. według rozmiaru oraz masy. Zanim przejdziemy do najnowszych odkryć związanych z grupą planet określanych mianem megaziemi, warto powiedzieć kilka słów o częściej występujących obiektach znanych jako tzw. superziemie. W dużym skrócie są to planety skaliste, których masa waha się od 1 do 10 mas Ziemi. Technicznie rzecz biorąc, nie oznacza to, że na superziemiach muszą występować warunki zbliżone do ziemskich. Przykładowo Korot 7b jest skalistą superziemią o masie 8 mas naszej planety, jednak krąży na tyle blisko swojej gwiazdy, że na jej powierzchni panuje temperatura około 2000 stopni Celsjusza i prawdopodobnie cała jest pokryta lawą. Warunki zbliżone do ziemskich mogą ewentualnie występować na planecie Gliese 667 cc. Jest to superziemia o masie 3,8 masy Ziemi, znajduje się w ekosferze swojej gwiazdy, a na jej powierzchni panują warunki umożliwiające powstanie życia biologicznego podobnego do ziemskiego. Warto wspomnieć, że historia odkryć planet typu superziemia sięga aż do roku 1992, kiedy to polski astronom Aleksander Wolszczy odkrył dwa takie obiekty znane jako Poltergeist oraz Phobetor. Przez długi czas wydawało się, że w kosmosie nie mogą występować skaliste planety o jeszcze większych rozmiarach. Konsensus był taki, że masywne globy ściągają ze swojej okolicy tyle wodoru, że w efekcie zostają gazowymi olbrzymami, tak jak na przykład Saturn czy Jowisz w Układzie Słonecznym. Skaliste planety nie powinny mieć masy większej niż 10 mas Ziemi. Przełom miał nastąpić w czerwcu 2014 roku, kiedy to czołówki światowych gazet zaryły się do pisów odkrycia tzw. megaziemi, czyli zupełnie nowego typu planety. Planeta ta to Kepler-10c, która znajduje się w odległości 568 lat świetlnych od Ziemi, a według pierwszych badań naukowców z Centrum Astrofizyki Harvard-Smithsonian jej masa wynosiła aż 17 mas Ziemi. Analiza zmian jasności gwiazd, wokół której krąży Kepler-10c, wykazała, że planeta ta ma promień 2,3 razy większy niż Ziemia. Kepler-10c okrąża swoją gwiazdę w ciągu 45 dni. Jak wskazywał astronom Dimitar Saselow, gęstość planety wynosząca 7 gram na centymetr sześcienny oznacza, że egzoplaneta ma skalistą powierzchnię, a nad nią najprawdopodobniej znajduje się atmosfera. Jeśli żyłyby tam jakieś stworzenia, to zmagałyby się z grawitacją blisko 3 razy silniejszą niż na powierzchni Ziemi. Niestety, dokładniejsze analizy wykonane w 2017 roku przez poszukiwacz Planet Harps poddają wątpliwość głośne odkrycia z roku 2014. Okazało się, że według nowych pomiarów Kepler-10c ma masę około 7,5 masy naszej planety, co degraduje ją do rangi superziemi. Jej rozmiar określono na podstawie tego, jak mocno przyciemniała swoją gwiazdę, gdy znajdowała się między nią a nami. Z kolei masę wyliczono obserwując zakłócenia grawitacyjne wywierane na gwiazdę, wokół której krąży. Badania wykazały także, że planeta ta nie składa się głównie z materiałów w stanie stałym, a najprawdopodobniej przede wszystkim z wody. Mimo tego Kepler-10c to wyjątkowa planeta, jeden z najciekawszych masywnych globów. Planeta ta powstała aż 11 miliardów lat temu, a więc niecałe 3 miliardy lat po wielkim wybuchu. Równie starą superziemią jest na przykład Kapteyn B, planeta oddalona o zaledwie 13 lat świetnych od Ziemi. Planeta ta powstała około 11,5 miliarda lat temu i ma skalistą, zdatną do życia powierzchnię, której potencjalne żywe organizmy mogły zacząć się rozwijać nawet 7 miliardów lat wcześniej niż na Ziemi. To dowodzi, że procesy przemiany wodoru i helu w cięższe pierwiastki, krzem i żelazo musiały prowadzić do powstania skalistych planet szybciej niż się dotychczas wydawało. Powróćmy zatem do tematu planet typu megaziemia. Pierwszą potwierdzoną planetą tego typu jest K2-56b. Obiekt ten został odkryty 28 stycznia 2016 roku przez zespół badawczy astrofizyka Nestora Espinozy przy użyciu kosmicznego teleskopu Keplera. K2-56b znajduje się w odległości 495 lat świetnych od Ziemi. Planeta ta ma masę aż 16,3 mas Ziemi, a jej promień wynosi 2,2 promienia naszej planety. Badania Nestora Espinozy wykazują, że temperatura na powierzchni tej planety wynosi między 115 a 270 stopni Celsjusza.
Biorąc pod uwagę te szacunkowe dane, zespół naukowców potwierdził, że K2-56b jest planetą skalistą. Był to pierwszy potwierdzony obiekt typu Mega Ziemia, choć odkrycie to nie zrobiło w mediach aż takiego rozgłosu jak odkrycie Kepler-10c, który w tamtym czasie wciąż był uznawany za pierwszą potwierdzoną Mega Ziemię. Skalista planeta o średnicy ponad 2 razy większej od Ziemi z pewnością działa na naszą wyobraźnię. Istnieją jednak jeszcze inne megaziemie, w tym 2 większe niż K2-56b. Pierwszą z nich jest odkryta w 2017 roku planeta o nazwie K2-66b. Jej masa wynosi aż 21,3 masy Ziemi, zaś promień wynosi 2,5 promienia naszej planety. Okres orbitalny tej planety wokół swojej gwiazdy wynosi 5 dni oraz 2 godziny. K2-66b to planeta skalista z żelaznym jądrem oraz stosunkowo cienką atmosferą. Największą odkrytą dotąd megaziemią jest z kolei planeta o nazwie Kepler-145b. Obiekt ten odkryty dzięki kosmicznemu teleskopowi Keplera znajduje się w odległości 1900 lat świetlnych od Ziemi. Masa planety Kepler-145b wynosi aż 37 mas Ziemi, zaś jej promień wynosi 2,65 promienia naszej planety. Globalnie uśredniona grawitacja na powierzchni tej skalistej planety jest aż 5 razy silniejsza niż na Ziemi. Z kolei okres orbitalny tego giganta wokół swojej gwiazdy wynosi 23 dni. Gigantyczna planeta Kepler-145b zawstydza naszą Ziemię swoimi rozmiarami. Powierzchnia tej megaziemi jest doprawdy ogromna, jednak nie musi to oznaczać, że na pewno powstały tam złożone formy życia. Superziemie takie jak Kepler-10c oraz Kapteyn B pokazują nam, że życie mogło powstawać już nawet 11 miliardów lat temu. Odkrycie planet typu megaziemia jeszcze bardziej rozszerza możliwość występowania życia w kosmosie. Większość naukowców jest zdania, że życie w kosmosie powinno być oparte na węglu, tak jak ma to miejsce na naszej planecie. Unikalne cechy węgla sprawiają, że jest mało prawdopodobne, aby można go było zastąpić nawet na innej planecie, aby wygenerować biochemię niezbędną do życia. Jak wiemy, atom węgla ma wyjątkową zdolność do tworzenia 4 silnych wiązań chemicznych z innymi atomami, w tym z innymi atomami węgla. Niektórzy naukowcy spekulują, że życie może się opierać także o takie pierwiastki jak German lub krzem. Życie na Ziemi wymaga wody jako rozpuszczalnika, w którym zachodzą reakcje biochemiczne. Wystarczające ilości węgla oraz innych pierwiastków wraz z wodą mogą zatem umożliwić tworzenie żywych organizmów na planetach skalistych, które miałyby skład chemiczny oraz zakres temperatur podobny do Ziemi. Innymi słowy, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby złożone formy życia powstawały także na megaziemiach. Jako skaliste planety spełniają bowiem wszystkie niezbędne warunki. Kluczowe byłoby oczywiście położenie w ekosferze gwiazdy oraz występowanie wody w stanie ciekłym. Takie obce życie mogłoby się jednak różnić od tego, jakie znamy z naszej planety. Odsuwając na chwilę na bok różne typy ewentualnych istot, bardzo dużą wagę może tu odgrywać silna grawitacja. Tam, gdzie grawitacja byłaby silniejsza niż na Ziemi, tam formy życia najprawdopodobniej byłyby mniejszych rozmiarów. Przykładowo, zwierzęta na megaziemiach mogłyby być kilkukrotnie mniejsze od tych, jakie znamy na naszej planecie. Niewykluczone zatem, że megaziemie mogą obfitować w mikroskopijny świat pełen niezwykłych istot. A dodatkowo większa powierzchnia planet, takich jak megaziemie, może sprzyjać większej różnorodności życia. Większa masa dająca silniejsze przyciąganie grawitacyjne może również utrzymywać grubszą atmosferę, która lepiej chroni życie przed szkodliwymi promieniami kosmicznymi. W temacie inteligentnego życia na takich ogromnych globach ciekawy artykuł napisał w 2018 roku Michael Hipke z obserwatorium w Sonnenberg. W artykule opublikowanym w Międzynarodowym Dzienniku Astrobiologii badacz zastanawia się nad wpływem grawitacji na rozwój technologii opracowanej przez inteligentne istoty. Jego zdaniem ewentualne obce cywilizacje zrodzone na takich megaziemiach mogą przez długi czas pozostawać zamknięte na swoich planetach. Według badacza rozwinięta cywilizacja na pewnym etapie rozwoju zbliżonym do naszego zaczynałaby w końcu myśleć o lotach kosmicznych oraz eksploracji wszechświata. Hipke wskazuje, że na większych i cięższych planetach skalistych prędkość ucieczki byłaby kilkukrotnie większa niż na Ziemi. Rakiety czy statki kosmiczne musiałyby zatem być znacznie większe niż na Ziemi i zużywałyby o wiele więcej paliwa. Według badacza koszt lotów kosmicznych na tak masywnych planetach rośnie wykładniczo. Problem z opuszczeniem własnej planety mógłby spowodować, że takie obce cywilizacje skupiałyby się głównie na wysyłaniu sygnałów radiowych w kosmos, zamiast na próbach załogowych lotów kosmicznych. Na koniec warto się też zastanowić, co by było, gdybyśmy to my, Ziemianie, rozwijali się na planecie o kilkukrotnie większej powierzchni.
Być może ziemskie życie byłoby wtedy jeszcze bardziej różnorodne, a historia ludzkości mogłaby się potoczyć w zupełnie inny sposób. Dodatkowo mieszkańcy megaziemi mogliby też zwiedzać znacznie więcej miejsc niż obecnie. Trudno jest nam stwierdzić, czy gdzieś w dalekich rejonach kosmosu na megaziemiach mogą występować inteligentne formy życia. Takie planety z pewnością jednak istnieją i rozszerzają naszą wiedzę na temat potencjalnego występowania życia w kosmosie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.